Decydująca bramka padła w końcówce drugiej części dogrywki. Oto 108 minuta. Najpierw fatalnie głową Nathaniel Czalobach. Później potem jakoś tak mało poważnie zabierał się do tej piłki kapitan Anglików Thomas Thorpe. Chciał ją delikatnie sprzątnąć przed nosa Luko Janisowi. Ten jednak był zdecydowanie szybszy, mimo tego, że był trafiony w nogę. Wygrał tę piłkę, a potem pięknym, miękkim lobem posłał ją ponad wychodzącym z siatki samym Johnstonem. Brawo, to była taka seniorska bramka, olimpijski spokój, uderzenie, które dało Grekom awans do finału. Przypominam, o godzinie 19 w Eurosporcie drugi mecz półfinałowy. Kto będzie rywalem Grecji, Hiszpania czy Francja? Zapraszam w imieniu Piotrka Labogi na to spotkanie. Tutaj Grecy płaczą, ale są tą łzy szczęścia. Grecja, Anglia 2-1, Cezary Olbryk. Dziękuję za wspólnie spędzonych 120 minut.